Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś dr Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Witamy w studiu, szczęść Boże. Dobry wieczór, szczęść Boże. Panie pośle, Rosja wypowiedziała wojnę gospodarczą niemal całemu światu. Taka jest prawda. Jak, będzie, jak duże będą mieć kłopoty polscy przedsiębiorcy, polscy rolnicy? No więc jest to rzeczywiście reakcja Rosji na te sankcje, które na ten trzeci etap już sankcji, które nałożyły wcześniej na Rosję, Unia Europejska, Stany Zjednoczone i, i Kanada. Dotyczy to eksportu rolno-spożywczego. Mniej więcej kwota tego eksportu z krajów unijnych, to jest około 12 miliardów euro. Z tego miliard euro mniej więcej przypada na Polskę. Zwracam tylko uwagę, że, że mówimy o rocznym wolumenie eksportu, tak. natomiast no, w tej chwili zakładamy, że ta blokada no, przynajmniej do końca tego roku będzie trwała 5 miesięcy, więc musielibyśmy podzielić, podzielić tę kwotę na no, być może trzy części, prawda? Jeżeli byśmy mówili o stratach. No, Rosja zakłada te sankcje, to embargo właściwie na rok. No żeby... tak, e, zwłaszcza, że to unijne jest także mroczne, a nawet z możliwym możliwością przedłużenia na, na kolejny rok jego skutki zostały policzone dla gospodarki unijnej to jest około 100 miliardów euro. E, dla gospodarki rosyjskiej także 100 miliardów euro, więc pod tym względem jest to zbilansowane, tyle tylko, że dla unijnego, całego unijnego PKB to to jest w jednym roku 0,2, w drugim. 0,3% PKB całej Unii Europejskiej, no ale już jeżeli chodzi o PKB e, Rosji, to to jest prawie 5% w roku 2015. Kurcum, więc kurcum, więc kurcum uderzenie dla Rosji jest znacznie, znacznie silniejsze. Jest, no. Ale wracając do, do istoty pana pytania: e, czy, czy ucierpią na tym polscy producenci? Tak bardzo. Tak bardzo, no to tak jak powiedziałem, ten cały eksport rolno-spożywczy z mięsem i tak dalej, to to jest kwota około miliarda, miliarda euro w 2013, 2013 roku, jeżeli chodzi o eksport warzyw i owoców, to kwota ubiegłoroczna około 330 milionów euro, natomiast w niektórych produkcjach, w niektórych polskich produktach Rosja była no, głównym odbiorcą na milion chyba 200 tysięcy eksportu jabłek. Tak, 700 jest. tysięcy to były polskie jabłki oka, więc dla sadowników jest to uderzenie potężne. Tutaj no, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że, że nie jesteśmy do, do, do tych sankcji przygotowani. To znaczy, cały czas, jeszcze 2 lipca, proszę sobie wyobrazić, minister Sawicki zapewniał polską opinię publiczną i rolników 2 lipca, czyli wtedy, kiedy w zasadzie na Ukrainie trwała wojna regularna wojna. A armią... apelowaliśmy do Unii o sankcje. Tak, mhm. zapewniał, że żadnych retorsji ze strony Rosji, on się nie spodziewał, że eksport w tym roku owoców i warzyw jest bezpieczny. Kilkanaście dni później okazało się, że te sankcje są. Więc po pierwsze brak przygotowania, a moim zdaniem już od 2008 roku, no ale wtedy, kiedy była agresja. Rosji na, na Gruzję. Należało tak. się spodziewać, że Putin pójdzie tą drogą, że nie poprzestanie na Gruzji. A jeżeli pójdzie dalej tą drogą i powiedzmy zaatakuje Ukrainę, to wtedy reakcja cywilizowanego świata, tego unijnego będzie musiała być zdecydowanie ostra i że wtedy będziemy znowu mieli kłopoty ze swoimi produktami. W tej sprawie całymi latami nic nie robiono. I druga rzecz to, to ta niespójność naszego przekazu, no właśnie ministerialnego jeżeli chodzi o Komisję Europejską. No przekazywaliśmy właśnie bardzo różne materiały. Pan minister najpierw mówił właśnie o tym, że, że ten eksport w tamtym roku wyniósł 336 milionów euro. Później mówił, że nasze straty będą wynosiły pół miliarda, nie uzasadniając tego, a dzisiaj był uprzejmy powiedzieć po o tym ogłoszeniu, że blokada będzie dotyczyła wszystkich krajów unijnych, że nasze szanse na rekompensaty bardzo wyraźnie spadają. Otóż, moim zdaniem, to jest no takie swoiste wywieszenie białej flagi w stosunku do Komisji Europejskiej. Otóż, jeżeli blokada dotyczy e, całej Unii, to po pierwsze sprawa powinna być postawiona bardzo szybko przez Komisję Europejską, e, Radę Europejską na, na forum WTO. Rosja jest w WTO od 2012 roku i nie może, jeżeli chodzi o handel, import na jej obszar celny zachowywać się dowolnie. Tutaj pokazała, że to są decyzje polityczne i moim zdaniem oczywiście WTO to jest wielostopniowe Zajmowania się tym problemem, więc to będzie trwało, ale moim zdaniem za jakiś czas, za kilkanaście miesięcy, może za rok, może z, z, za jeszcze dłużej, zapadnie decyzja mówiąca o tym, że była to decyzja nieuprawniona, decyzja polityczna i, i w arbitrażu międzynarodowym ci, którzy będą stracili, będą mogli się ubiegać o odszkodowania ze strony Rosji. Po to Rosja jest w WTO. Tego my w ogóle nie podnosiliśmy, na szczęście dzisiaj Komisja Europejska to podniosła. No bo warto w tym momencie przypomnieć e, naszym telewidzom, że o ile sankcje Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych dotyczą bezpośrednich e, osób, bezpośrednio zaangażowanych w konflikt i kwestii finansowych, i kwestii obronnych, nie dotyczą e, handlu, o tyle Rosja absolutnie zaczyna e, uderzać w rynek Więc, e, unijny. Więc łamie absolutnie elementarne zasady światowej organizacji handlu. I druga rzecz to... Moim zdaniem nasza pozycja ulega wzmocnieniu. No bo gdybyśmy byli taką samotną wyspą zaatakowaną przez Rosję tą blokadą eksportu, no to najprawdopodobniej nasze, nasze, nasze stukanie do komisji byłoby słabe. Tak dotyczy to wszystkich eksporterów na terenie Rosji i w związku z tym Komisja musi błyskawicznie przygotować sposób rekompensowania strat. Ja wiem, że mówimy ten fundusz ryzyka, który istnieje i jak najbardziej odpowiada temu, co się stało. W ramach wspólnej polityki rolnej on na 7 lat 2014-2020 wynosi 2,8 miliarda euro, mhm. ale na 7 lat, czyli zakładamy, że to jest mniej więcej kwota tego funduszu ryzyka 400 milionów. Rocznie, tak. ale to przecież nie musi być tak, że on w danym roku musi być ograniczony do 400 milionów. Można to te to pieniądze rozdzierzy. przesunąć. Tak. Moim zdaniem powinniśmy już pracować nad tym, w jaki sposób e e będą rekompensowane te straty. Podejrzewam, że Unia Europejska nie będzie gotowa rekompensowania całości strat, że po, po muszą się pojawić także pieniądze krajów członkowskich, naszego budżetu. To jest także sposób szacowania i tak dalej. Przygotowywać mocne papiery, żebyśmy z tej puli, która zostanie wydzielona, dostali maksymalnie dużo i rzeczywiście tym rolnikom starali się choćby w ten sposób pomóc. No, Panie redaktorze, jest także powinny być podjęte działania nie tylko rekompensujące. Wiadomo, że te duże gospodarstwa eksportujące one funkcjonują bardzo często w oparciu o kredyt. Otóż moim zdaniem no właśnie, od we, tej strony tak, mhm. trzeba podjąć, i to musi zrobić państwo, podjąć określone działania, że m, oczywiście państwo, że trudno, żeby te kredyty spłacało, ale przynajmniej może z, doprowadzić do tego, że będą porozumienia z bankami, te spłaty zostaną nad, zatrzymane, czy rozłożone na dłuższy okres, będą rosły odsetki, a te odsetki wliczyć do rekompensaty ze strony Unii Europejskiej z wydłużonego okresu. Natomiast my słyszymy, że teraz dopiero będzie powoływany międzynarodowy, międzyresortowy zespół w Polsce to i ja będzie się tak. za, zastanawiał, co my z tym wszystkim musimy zrobić. To pokazuje, no po prostu brak zorganizowania. No jakoś to do tej pory było. Wydawało się, że przynajmniej rządzący przekonywali nas, że mamy doskonałe relacje z Rosjanami. Rosja może się kłócić z całym światem, ale z premierem Tuskiem kłócić się nie będzie. Okazało się, że to wszystko jest funta kłaków niewarte, więc co więcej, no, my, brak kontaktu z rolnikami rzeczywiście. No, wcześniej protestowali nie ze względu na embargo, choćby ci, którzy produkowali owoce miękkie. Zmowa cenowa, ewidentna. Minister napisał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i o tym piśmie zapomniał. A tu potrzebne są twarde działania. Poza tym, mówiąc szczerze, panie redaktorze, dziwię się, że gdzieś tam kołacze się minister rolnictwa, a tak naprawdę decyzje, jeżeli chodzi o te odszkodowania, one zapadną na poziomie rady premierów tak. i, i głów państw. Ale to, co pan mówi, to... I, I to moim zdaniem powinien już być premier Tusk w to włączony. Powinien być po rozmowach z Angelo Merkel, z rezydentem Holandem. No bo jeżeli Niemcy czegoś będą chciały to już w tej sprawie będzie na forum Rady większość. Więc naprawdę minister rolnictwa powinien wykonywać rzeczy techniczne, przygotowywać dokumenty premierowi, żeby on wiedział, o jakie kwoty się bije, tak? I o jakie pieniądze Polska będzie się starać. Natomiast on no właśnie, wysłał jakichś ekspertów, sam pojedzie w następnym tygodniu, porozmawia przy całym szacunku dla komisarza do spraw rolniczych. On także nie podejmie w tej sprawie decyzji. To powinna... Sankcje są polityczne, retorsja jest polityczna i powinna być na to decyzja polityczna przywódców 28 krajów, że no trudno, prowadziliśmy sankcje, rolnicy nie mogą ponosić tylko i wyłącznie konsekwencji tych sankcji. W związku z tym przygotowujemy fundusz i jakąś część tych strat rekompensujemy. Panie pośle, to, co pan, to o czym Pan mówi, zakłada pewien długofalowy program, plan działania, o którym tak naprawdę władza, rząd powinien. Się zastanawiać, powinien przygotowywać. W chwili, kiedy pomyślano i wypowiedziano pierwsze słowa dotyczące sankcji ze strony Unii Europejskiej, które Polska bardzo, bardzo chciała. No ale w tym momencie słyszymy, kilka dni temu słyszymy że od ministra Sawickiego, że re rekompensaty, odszkodowania dla rolników, dla sadowników będą na pewno. No, dziś słyszymy, że będą mniejsze. Więc... I żeby w ogóle będzie o nie trudno. Tak. Więc to jest rzeczywiście chaos. Widać, że. To zostało to znaczy to, co się stało, zaskoczyło nie wiedzieć czemu i ministra rolnictwa i, i jego służby. I rzeczywiście tak się trochę odbijamy od ściany do ściany, a zdezorientowani rolnicy rzeczywiście coraz bardziej się denerwują. No bo przecież nakłada się na to ten, ten afrykański pomór świni tak, tak. zostały obniżone bardzo wyraźnie ceny wieprzowiny, mimo że rzecz dotyczy tylko paru powiatów województwa podlaskiego. <laughs> Okazuje się, że firmy robią, co chcą, no na przykład wielkie zakłady w Sokołowie, z całego województwa nie skupują tuczników. I tu już powinna być także reakcja ministra, przynajmniej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, więc widać, że państwo polskie jest bardzo słabe i w związku z tym. Ci, ci, którzy są mocniejsi, wykorzystują tę słabość państwa. Bardzo często minister rozkłada, rozkłada w tej sprawie ręce. Więc to niestety nie najlepiej wróży, choć my dzisiaj, jako Prawo i Sprawiedliwość, zorganizowaliśmy taką konferencję w Sejmie, zaprosiliśmy wszystkie te środowiska których dotyczą problemy, zaczynając właśnie od e, hodowców trzody chlewnej, poprzez tych, którzy uprawiają owoce miękkie, no właśnie tych, którzy e, 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 sprzedawali jabłka w, w Rosji, e, e, warzywa wysłuchaliśmy mhm. postulatów tych grup i będziemy próbowali przenosić to na forum Parlamentu Europejskiego. Pomysłodawcą tego spotkania był europoseł Janusz Wojciechowski. Uczestniczyłem w tym spotkaniu, trwało parę godzin. Nikogo w Sejmie nie uświadczysz rządzących, no bo oni mają w tej chwili przerwę my, wakacyjną. My zdecydowaliśmy się przyjechać, no bo problemy są naprawdę nabrzmiałe. Potrzebny jest bezpośredni kontakt ministra i jego zastępców z tymi środowiskami, żeby tym ludziom tłumaczyć, żeby oni nie byli w panice, bo to nie jest tylko tak, że ci ludzie na bieżąco nie mogą sprzedać tego towaru, no, no ale właśnie mają kredyty, oni się no bardzo boją. To miało wpływ na a cały rynek. To, to prawda, panie tak. redaktorze, a to są bardzo często I na gospodarczy. najlepsze polskie gospodarstwa, no, które właśnie funkcjonują w oparciu o nie swoje pieniądze, tylko pieniądze pożyczone, a bank nie będzie się pytał, czy jestem czy nie. Tylko jeżeli rolnik nie przyniesie raty kredytu, to będzie wysłany komornik. Więc, moim zdaniem, tego rodzaju działania powinny być już przygotowane w odniesieniu właśnie do tej części gospodarki. Panie redaktorze. Tu się nakłada jeszcze jeden problem, o którym nie mówimy, bo z jednej strony jest embargo, ale z drugiej strony, właśnie w takich krajach jak Rosja czy Ukraina mamy do czynienia z dewaluacją ich narodowych walut. No tak. I w związku z tym, i to poważną dewaluacją, jeżeli chodzi o rubla, to jest w granicach chyba 30%. dodatkowo mówiąc firmy polskie mniej zarobią przez... To znaczy. To znaczy, towary importowane do Rosji, już niezależnie od tego, czy dotyczy ich embargo, czy nie, są dla Rosjan znacznie droższe. Tak jak zdewaluowała się miejscowa waluta, tak te towary podrożały. Oczywiście w Rosji jest duże zróżnicowanie dochodowe. Ci, którzy mają ogromne pieniądze, dla nich czy jakiś towar pochodzący z importu kosztuje więcej o 30% czy nawet o 50% jest bez znaczenia. Podasz może A, jeszcze spadnąć. Ale tak? zasadnicza część obywateli Rosji no, nie, nie, nie zgłasza zapotrzebowania, czy nie będzie zgłaszać zapotrzebowania na te dobra importowane, dlatego że one są wyraźnie droższe niż były jeszcze parę miesięcy temu. Mm. To też trzeba brać pod uwagę. I to odnosi się już nie tylko do tego eksportu na rynek rosyjski, rosyjski rolno-spożywczego eksportu, ale całości eksportu, wszystkie towary przychodzące z zagranicy na rynek rosyjski są wyraźnie droższe, co oznacza dla tych firm, które produkują towary nieobjęte RGM, a które wcześniej sprzedawały na rynek rosyjski, spadek sprzedaży, spadek sprzedaży a tym samym większe kłopoty. Więc to nie jest tylko ten obszar Rolny, ale także obszar całej gospodarki, bo trochę do tej Rosji poza żywnością także sprzedawaliśmy. Panie doktorze, zastanówmy się nad dwoma sprawami. Po pierwsze, chodzi o wzrost gospodarczy, który byłby. No, szacunki się zmieniają, tak? Pytamy o to, jaki byłby w tym roku, jaki może być w przyszłym roku. Na pewno będzie niższy, ale to także jest pytanie o to, jak bardzo Rosji będzie dokuczać ta sytuacja, ta wojna gospodarcza, bo bez, bez wątpienia odpowiednich. Kasykału... Zacznijmy najpierw może od Polski, jeżeli pan pozwoli, to znaczy, tak się składa, że polskie PKB to jest taka struktura, dwie trzecie to jest konsumpcja i inwestycje, czyli to, co się dzieje w kraju. Jedna trzecia, tak średniorocznie, to w różnych latach troszeczkę się ta struktura zmienia, ale... Średnio to jest tak, dwie trzecie zależy od nas, to są czynniki tak. krajowe, które wpływają na wzrost gospodarczy. A, a reszta handel zagraniczny. Jedna trzecia to jest handel zagraniczny, więc. To już stawia nas w trochę uprzywilejowanej pozycji, bo jeżeli utrzymamy konsumpcję krajową, jeżeli utrzymamy inwestycje na dotychczasowym poziomie, to tylko w jednej mam trzeciej, mam trzeciej mam zależymy od lekko handlu. Wyższym. Tak, albo może nawet lekko tak. w jednej trzeciej zależymy od handlu. Teraz, jeżeli chodzi o ten handel tak. zagraniczny, to 75% naszego eksportu lokujemy w Unii, tak. a tylko 7% w, na rynku rosyjskim. To pokazuje, że jesteśmy w stanie zamortyzować ten swoisty szok. Tyle tylko, że musimy to robić bardzo racjonalnie, rozmawiając z przedsiębiorstwami, nie zostawiając ich samymi sobie. A odnoszę takie wrażenie, że politycy rządzącej koalicji. Pojawiają się w mediach, coś tam mówią, że będzie to miało negatywny wpływ na gospodarkę, i idą sobie do domu. A wy zostańcie przedsiębiorcy i zastanawiajcie się, jak sobie z tym dać radę. To jest niestety taki sposób rządzenia. A, w Rosji? a, a jeżeli chodzi o Rosję, no to tam ten wpływ na PKB, który pokazała Unia w 2015 roku, to jest 5 punktów procentowych PKB. Staty, one są poważne. Ja sądzę, że to główne uderzenie, mimo że mówimy o tym, że te sankcje dotyczyły energetyki, e, dotyczyły przemysłu zbrojeniowego, że jednak e, najpoważniejsze chyba uderzenie to będzie uderzenie w ten sektor finansowy. Otóż e, sankcje polegają na tym, że pięć największych rosyjskich banków nie ma prawa refinansować, czyli mówiąc inaczej, e, banki Unii Europejskiej, amerykańskie, kanadyjskiej nie mają prawa udostępniać im swojego kapitału. A więc, a ponieważ one muszą mieć płynność i generalnie banki krajów rozwijających funkcjonują w ten sposób, że ten kapitał zmianą. pożyczają, tak. Tak, to brak do ty kapitału może zachwiać e, tymi instytucjami. No, a banki to jest krwiobieg całej rosyjskiej gospodarki. Więc jeżeli one będą solidne, jeżeli Rosja nie znajdzie tego kapitału, poszukuje go w Chinach, poszukuje go w Brazylii posługuje go w Indiach z tego co wiemy jeżeli te kraje będą ostrożne wprawdzie nie wchodzą w system sankcji ale uznają że Rosji nie będą udostępniać płynności ze swojego sektora bankowego to moim zdaniem to może być najmocniejsze uderzenie w Putina i w jego najbliższe otoczenie bo Rosjanie są w stanie pewnie wytrzymać ograniczenia w konsumpcji jeść polskich jabłek albo tak. jakichś tam, nie wiem, hiszpańskich owoców cytrusowych. Natomiast jeżeli okaże się, że jeżeli idą do bankomatu i nie za bardzo są w stanie wypłacić swoje ostatnie wynagrodzenie, to wtedy moim zdaniem to e, historyczne wręcz poparcie dla Putina i jego polityki e, może się zdecydowanie zmniejszyć. Więc mówiąc szczerze, jako ekonomista liczę... Że te sankcje dla sektora finansowego okażą się na tyle mocne i będą na tyle szczelne, że Rosja zacznie się chwiać w posadę. No i to jest jeszcze kolejna. już nie mamy czasu na to, ale może jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy krótko, bardzo krótko, że tak naprawdę, jeśli ta wojna gospodarcza się zakończy, jeżeli skończą się te sankcje, jeżeli rzeczywiście konflikt na Ukrainie ucichnie, to zdobycie przez, polskich, przez polskie firmy nowych rynków zbytu będzie oznaczało dla Rosji tak naprawdę wyższe ceny. No tak, no już, do, do, panie redaktorze, do no jeżeli okazuje się, że około 50% żywności, która jest na rosyjskim rynku, to jest żywność pochodząca z importu, nie tylko z Unii Europejskiej i duża część mm. tego importu nie wpłynie na rosyjski rynek, to jeżeli nie uda się za Rosji znaleźć partnerów handlowych, którzy tych towarów dostarczą, no to nieuchronnie muszą rosnąć ceny żywności. Tak. To, to, no i my tutaj też pewnie wtedy będziemy oferowali nieco wyższe ceny. To tak? prawda i za mhm. to zapłaci rosyjskie społeczeństwo, Dokładnie. więc tak czy inaczej w ekonomii nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. Ktoś za, z, musi Dokładnie. płacić za, 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 za te decyzje. Panie doktorze, Miejmy bardzo. nadzieję, że polscy rolnicy wyjdą z tego obronną ręką. Dziękujemy za udział w programie, doktor. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże. Dobranoc. Eurodeputowane Prawa i Sprawiedliwości, dziękujemy za uwagę. Program Polski Punkt widzenia jutro 21.40. Do zobaczenia.